Wieczorek. Witam serdecznie wszystkie dzieci, wychowawców, panią wicedyrektor i wszystkich przybyłych gości. Jest nam niezmiernie miło, że możecie być z nami tutaj. A spotkaliśmy się dlatego, ponieważ moi rodzice wraz ze mną przygotowali dla was krótkie przedstawienie pod tytułem Zamieszanie w krainie bajek. Bardzo was proszę, dzieciaczki, o ciszę. Rodzice będą mówić bez mikrofonu, także żeby było cichutko, żebyśmy mogli usłyszeć i zrozumieć, co rodzice mówią. I żeby nie przedłużać, to życzę wszystkim cudownych emocji. I jeszcze raz przypominam, cichutko, tak? Zapraszamy gości do krainy baśni, gdzie słoneczko świeci, gdzie gwiazda nie gaśnie. Przypomnijmy sobie razem, jeśli chcecie, bajki kolorowe, najpiękniejsze w świecie. Za górami, za rzekami, gdzie bajki mieszkają i baśnie. Straszna rzecz się wydarzyła właśnie, gdy w świat owy przybyły wróżki, co kochają baśnie. Aby bajki pomieszać.
Jestem groźna czarownica, zna mnie cała okolica. Kiedy dymieje, kogut pieje, ja się śmieję. Gdzie się oni pochowali? Zapadli się pod ziemię? Niech ja was znajdę! Dobrze, wyjdźmy za drzewa. Baba Jaga odleciała. Chodź prędzej. Nie płacz. Jak mnie nazwałeś? Babcia? Cóż to za pomysły? Zaraz przypomnę cię pochwycę, to i poznasz czarownicę. Właśnie tak, panie złości. Przecież przyszła to pani do mojej bajki w gości. Do stracenia nie mam czasu. Przeszukałam kawał lasu. Mów, gdzie ja się mogę siadać. Nie wiem. Kwiatki zbierałam, nic nie widziałam. I tak ich znajdę. I tak pochwycę. Rzucę do piekła. Dobrze, odleciała. Nie wiem, kiedy się cię znowu zobaczymy. Pójdę z wami. Dość mam spotkań z wilkiem góry. Biegnijmy, uciekajmy. Innych bajek poszukajmy. Oh.
co z bajki ta Urka, Jasia i Małgorzatek, którzy baby Jagi opuścili chatę. I tak oto rozkazuje, do bajek wrócić nakazuje, bo stare bajki dzieci dobrze znają, chętnie czytają i bardzo kochają. Bajki i książki czytaj zawzięcie, do świata wiedzy znajdziesz zaklęcie. Świat jest wielki, a po drodze tyle pytań. Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek. Książki mówią, niech błądzi ten, kto czyta. Książki mówią, że ciekawscy żyją dłużej. I to już koniec naszej bajeczki. Dziękuję wszystkim rodzicom. Chciałabym od razu im podziękować za trud, jaki włożyli w wykonanie tego przedstawienia, za swój czas poświęcony, za piękne stroje, za pomoc w przygotowaniu dekoracji i za to, że jesteście tacy dobrzy i zawsze mogę na was liczyć. Bardzo wam dziękuję. A teraz chciałam przedstawić aktorów, a więc narratorem była pani Aleksandra Korczyk. Pani Aleksandra, zapraszam do siebie panią Ksenię Keplin i panią Martę Radowską, były złymi wróżkami. Zapraszam do siebie panią Asię Zajler, która była Małgosią i panią Ewelinę Zapadę, która była Jasiem. Zapraszam panią Marzenę Formanek, która wcieliła się w postać czarownicy. Brawo! Panią Paulinę Tusz, która była czerwonym kapturkiem. Pani Małgosia Lipińska, która była wilkiem.
osobą, która była mędrkiem w naszym jednym z klasowników. Śpioszek. Pani Agnieszka Jakubczyk. Pani Krystyny Jarosz, która była marudą. Panią Katarzynę Roś, która zagrała Wesołka. Panią Dorotę Andrzejewską, która zagrała Płaczka. I pani Irena Szot, która zagrała Nieśmiałka. I podziękowania dla pani Justyny Brzezińskiej, która była królową naszą. Mam nadzieję, że wam się podobało i ja liczę na to, że będziemy to kontynuować.